Witam, pozdrawiam. Teraz zaprezentuję moją nową Ludmiłkę, znaczy może nową, ale moją, w moim zestawie, w mojej kolekcji. A jest to lokomotywa Ludmiłka, którą dostałem w prezencie od Cezarego na giełdzie modelarskiej w Warszawie. My się spotkaliśmy na filmikach, już to było powiedziane. Także Cezary, widzisz, tak wygląda twoja Ludmiła po przemalowaniu, po kapitalce. To jest BR-232-135-4 DB Cargo Polska. To wzięte właśnie jest malowanie z tej lokomotywy, którą tu widzimy na zdjęciu. Piękne malowanie. Tylko jeszcze muszę takie małe napiski dać na dół, tak jak tutaj jest. 232-135-4. Będzie elegancko, bo zostawię tak jak jest. Zobaczymy. To pięknie Daniel zrobił. Dzięki ci, Daniel, za kapitalkę. Pokazałem już parowóz, teraz pokazuję to. Jeżeli chodzi o tą Cezary, tą lokomotywę BR-216, to zostało skrócone podwozie, ponieważ będę wykorzystywał to podwozie skrócone do lokomotywy ET-42 Ubota. Także zostało to skrócone pod tą lokomotywę właśnie. Także mogę zabrać się za klejen dalej modeli kartonowych, czyli teraz będę kleił. Przygotuję się do robienia Ubota, czyli elektrobus ET-42. Zaraz weźmiemy ją na makietę, tą Ludmiłkę. Trzeba po prostu zaglądać, żeby te środkowe koło dobrze wpadły na szyny. Także lokomotywa DB Cargo Polska. Także tak wygląda ta Ludmiła Cezary od ciebie. Tu widzisz, są dorobione barierki. Bardzo to piękna sprawa z tymi barierkami jest. Dzięki, Daniel. Także fajnie się prezentuje. Elegancko. Teraz zobaczymy w jeździe. O, tam pojechała. O, ostrość ucieka. Tak wygląda teraz po kapitalce twoja Ludmiłka. No. Także parowozik był pokazany. Teraz Ludmiłka jeszcze mi zostanie do zaprezentowania do gari, no ale to dzisiaj już nie zdążę nagrać. Piękna Ludmiłka. Także mam we wszystkich malowaniach, jakie chciałem mieć, jeśli chodzi o tę spółkę PTKGK Zabrze. To jest ta czwarta nazwa. Oni tam się połączyli potem z Rudą Śląską, tam jeszcze z jakimiś. Mam całą historię w ogóle. Ja to zbieram, sobie zawsze do segregatora dam. Także tak wygląda kolejna Ludmiłka w mojej kolekcji. Także wcześniej były nagrane właśnie w top liście 17 Ludmił. A dopiero teraz zrobiłem prezentację. Tak na szybko. Także widzisz, Cezary. Jeszcze raz dzięki za Ludmiłkę. Tak teraz wygląda. Przemalowana pięknie. To do następnego. Hej. Aha, to jeszcze pokażę. Tak wygląda ta obudowa, ta z tej BR-216, to co ją tu na razie dałem. Bo może być, że kiedyś dorwie się jakąś lokomotywę taką, to może się budy zamieni. Jeszcze podjąłem taką decyzję, że parę lokomotyw będzie odstawione, wycofane będą wycofane eksploatacji i będą przeznaczone do muzeum, czyli jedna lokomotywa już u mnie wyszła z eksploatacji i tam do góry widzimy kibelka Tygrysa MP71313, który jest na półeczce do góry, taką półkę sobie zrobiłem i tam będą lokomotywy, które już będą odstawione na dobre, także kilka lokomotyw tam wejdzie,
które już na makiecie jeździć nie będą, bo tam tylko jeździły nowości, a te już będą odstawione. Także taką jeszcze jedną półkę planuję zrobić sobie niżej, tak nad dworcem murów, tak przy wózkach tych zdjęć lokomotyw, ale to przyjdzie na to czas. Na razie odstawiony jest kibelek na dobre, tam sobie jest stał. Także jakoś, jakie tam lokomotywy będą i kiedy dojdą do tego muzeum odstawione, wycofane z eksploatacji, to się zobaczy w czasie. Na razie mam. Oświetlenie jest piękne, wszystko ładnie widać, także elegancko. Także jedna, a to właśnie lokomotywę przestawiałem, bo to właśnie przykręcałem sobie. To muszę dać, gdzie były. Odstawić na miejsce. Także odstawiamy je na miejsce. Ten stoi przy dworcu zawsze, a Flixtran zawsze stoi z tej strony. Flixtran zawsze stoi mi z tej strony. Także potem sobie przygotuję, ale to nie mam teraz czasu, listę top najlepszych Gagarinów, bo mam kilka Gagarinów, ale najwięcej mam właśnie tych Ludmiu. Ludmiu mam najwięcej, 17, E69 mam 15, a Ludmiu 17, bo Ludmiu to są piękne lokomotywy, mi się bardzo podobają. Także kibelek już odstawiony jest na dobre. Muzeum jest w kartonie, ale sobie myślę, że w kartonie nie będzie leżał, tylko będzie już na wystawce, tam będzie odstawione na dobre. Tam będzie miał swoje miejsce, tam już z przodu taka mała lokomotywka wejdzie. Dam sobie i potem z czasem coś tam będzie dochodziło, które już nie będę na makiecie jeździł. To jeszcze raz rzut na tę prezentację. Będziecie właśnie głównym bohaterem jest ta Ludmiłka. DB Cargo Polska i elegancka. Dobra, to do następnego odcinka, filma. Zobaczymy, co będzie. Aha, będzie Gagarin właśnie. Będzie prezentacja Gagarina jeszcze, ale to nagram sobie go na spokojnie pojutrze, albo jutro zobaczymy, jak będzie z czasem. Bo teraz... Aha, pojutrze nie, bo pojutrze idę do remizy. My będziemy myli samochody, bo szykujemy się na festyn rodzinny. Też będziemy mieli jakiś strażacki pokaz, będziemy robić dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i to. A czy nie, z okazji Dnia Dziecka to jeszcze nie jest. A nie, dobrze, z okazji Dnia Dziecka jest robione. Festyn rodzinny, szkoła robi. Dobra, to do następnego. Hej, trzymajcie się.